też. Cześć. Witajcie kochani na kanale Co ugotujemy to? Jemy. Dzisiaj zapraszamy Was do obejrzenia filmu o robieniu chleba owsianego. Będzie to chleb owsiany z ziarnami, które tutaj na stole możecie zobaczyć. Więc my się bierzemy do pracy, a Was zapraszamy do miłego spędzania czasu z nami w naszej małej kuchni, do subskrybowania, do lajkowania, no i do miłego spędzenia czasu z nami. Marysiu, piona na rozpoczęcie dobrej pracy. A teraz to, co najważniejsze, czyli co potrzebujemy, aby upiec nasz chlebek owsiany. Więc tak, potrzebujemy 500 ml jogurtu albo kefiru. W naszym wydaniu jest to kefir. 300 g płatków owsianych. U nas są to płatki owsiane zmielone. Nie są one zmielone całkowicie na mąkę, ale polecamy tak zrobić. Natomiast niekoniecznie, jeśli ktoś lubi większe kawałki płatków w chlebie, to można zostawić niezmielone. Do tego, moi drodzy, różnorakie ziarna. U nas są to migdały zmielone, bardzo drobniutko, a tych migdałów jest 60 g. Do tego 50 g zmielonego siemienia lnianego, dwie garście żurawiny suszonej, także one nadadzą nam słodycz, troszeczkę słodyczy właśnie naszemu chlebkowi. Do tego jeszcze ziarna chia. Ziaren chia, jeśli się nie mylę, mamy 30 g. 5 g sezamu. Sezam nam posłuży do posypania na wierzchu naszego chlebka. I jeszcze soda oczyszczona w ilości 1 łyżeczka płaska. I jeszcze płatki migdałowe, żeby nie było tak, że te wszystkie migdały są zmielone bardzo drobno, żeby one były wyczuwalne w naszym chlebie. To właśnie w postaci płatków i tych płatków migdałowych jest 30 g, 20-30 g. Tak mniej więcej nie ważyłam. Ale tutaj, jeśli chodzi o te ziarna, tutaj mamy dowolność. No i tyle wszystkiego, wszystkich tych składników, które potrzebujemy. Natomiast jeszcze, jeśli chodzi o naczynia, to taką większą miskę, w której będziemy mieszać wszystkie składniki i taką keksówkę do pieczenia naszego chlebka. Taka keksówka, myślę, że wystarczy. Za chwilkę też ją zmierzę, żeby Wam powiedzieć, jaki jest jej rozmiar. Więc teraz, Marysiu, my sobie zakładamy nasze fartuszki, tak, bo musimy się ubrać w fartuszki, żebyśmy się nie pobrudziły zbytnio. Proszę. Ruch. Więc tak, proszę, Marysiu, najpierw składniki sypkie, czyli wszystkie składniki możesz wrzucić do miski. Wszystkie oprócz siemienia lnianego. I ty odrobinki może tego. Ja tutaj chia też troszeczkę odsypię, żebyśmy mieli na wierzch do posypania. No, możesz wrzucać, Maryś. Dalej, wszystkie sypkie składniki, to też. Oprócz tego, co mamy przygotowane do posypania po wierzchu. Żurawinę także, płatki owsiane. Oj! Się zrobiło, narobiło. I jeszcze nasionka chia, te, które do środka idą też. I teraz trzeba wszystko to razem ładnie wymieszać. U nas to będzie taką łyżką. Będziemy mieszać. O, myślę, że tyle wystarczy tego mieszania. I teraz, Marysiu, wlej ten kefir już przygotowany. Dobrze. I teraz możesz pomieszać to wszystko. Mmm, jakie
fajne ciasto wyszło, nie? Dobrze, i jeszcze na koniec mieszania dodajemy sodę oczyszczoną. I również mieszamy. I tak przygotowane ciasto odkładamy na 30 do 40 minut. Spotykamy się za chwilkę. Moi drodzy, jak widzicie, już ciasto na chlebek pięknie zgęstniało. Jest takie napęczniałe, bo wszystkie suche składniki już tą wodę z tego kefiru zdążyły pobrać. Więc teraz już jest takie fajne, gęste. I ja teraz Marysi przekażę pałeczkę i będziesz, Marysiu, tutaj układała do naszej foremki, prawda? Tak? Troszeczkę, chyba że najpierw to trzeba byłoby wysmarować, prawda, tą blaszkę. No, tutaj mamy odrobinkę masła, więc Marysia, proszę bardzo, wysmaruj tą naszą blaszkę, naszą foremkę. Proszę, weź ten kawałek masła i ładnie wysmaruj. Ja Ci tutaj troszkę pomogę, bo tu trzeba, wiesz, dość dużo siły mieć, żeby tą miskę unieść. Ale Ty, poproszę Ciebie, żebyś Ty wygładziła to ciasto chlebowe w foremce, tak? Tylko byś musiała wziąć miseczkę i miseczkę tą napełnić sobie wodą, żebyś miała możliwość maczania rąk, żebyś miała wilgotne ręce i dzięki temu Ci się nie będzie przyklejało to ciasto. Nie mam masło. To nie szkodzi. To nawet będzie lepiej. Masz posmarowane maskiem. To nic nie szkodzi, naprawdę. No masło można także stosować jako jakiś, nie wiem, krem do rąk. Naprawdę. No, to jest dobry krem do rąk. Jak na przykład coś smarujemy, to warto nie myć po tym smarowaniu masłem rąk, bo to pięknie natłuszcza i nawilża dłonie. O, ale się klei, bardzo się klei. O, widzisz, tak. Uklepujemy, wygładzamy. Bardzo ładnie i apetycznie. Już teraz nawet mogę to powiedzieć. I teraz, Marysiu, tutaj mamy te ziarenka, więc trzeba będzie je jeszcze tutaj ładnie posypać. Także proszę, możesz to zrobić. Czyli jeszcze troszkę czekamy teraz, aż nam się tutaj nagrzeje nasz piekarnik. A teraz, moi drodzy, należy się uzbroić w cierpliwość, bo chlebek ma się piec od 50 do 70 minut. Chcesz, Marysiu, włożyć? No to proszę, weź rękawice. Masz tu kciuka? Mam tu. Taka wielka ta rękawica. Dobrze, ja otwieram piekarnik, a Ty możesz wkładać. Też radę, może dam Ci drugą rękawicę, co? Dam Ci drugą, bo przecież ja chciałam jedną ręką to zrobić, ale jak Ty masz dwoma trzymać, to trzeba mieć dwie. Masz kciuka we właściwym miejscu? Mam. Dobrze. No to dobrze, ja już otwieram, a Ty proszę włóż. Jest mocno rozgrzany, więc uważaj. Dobrze. Okej. Chlebek jest bardzo smakowity, smakowicie wygląda, więc polecamy Wam bardzo, żebyście sami także upiekli taki chlebek
Jest to wersja prawie bezglutenowa, bo płatki owsiane mają troszeczkę w sobie glutenu, ale to jest bardzo niewielka ilość. A ziarna sprawiają, że ten chlebek jest bardzo wartościowy, szczególnie migdały, siemię lniane. Widać, moi drodzy, że chlebek jest ciepły, ale chociaż troszkę weźmiemy jedną kromeczkę, tak lekko posmarujemy, bo masło mamy trochę, jak widzicie, no twarde, ale to nie szkodzi. Przepołowimy tę kromeczkę i zaraz próbujemy. No to co? Czas na degustację. Jak smakuje? Dobry. W takim razie my już się z Wami żegnamy. Jeśli Wam się spodobał ten filmik, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie filmik. Jest to zdrowy przepis, dlatego z czystym sumieniem Wam go polecamy. A my się już z Wami pożegnamy. Niestety już z żalem, ale trzeba. Bo kolację trzeba jeść. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa. Pa.